Inwestycja na stacji w Białymstoku, budowa nowej stacji Białystok weszła w taki etap, który już jest bardzo widoczny dla pasażerów pociągów, dla mieszkańców miasta. Tutaj w ostatnich tygodniach pojawiły się pierwsze słupy, pierwsze elementy zadaszenia, które będzie zbudowane na tych czterech nowych peronach. Zadaszenie to jest zupełna nowość w Białymstoku. Tutaj nigdy w historii stacji takiego zadaszenia nie było. Dzięki temu podróżni pasażerowie będą mogli spokojnie oczekiwać na pociąg bez obawy o deszcz, o śnieg, także będzie to oczywiście ułatwienie dla podróżnych, ale cała stacja będzie bardziej przyjazna i wygodniejsza dla wszystkich osób, również osób o ograniczonej mobilności, osób na wózkach, osób z rowerami. Nie tylko zadaszenie będzie takim ułatwieniem i ulepszeniem na stacji w Białymstoku, ale również powstaną cztery nowe perony, nowe wygodne perony, które będą miały to wszystko, czego trzeba do wygodnych, dobrych podróży. Te perony będą połączone z budynkiem dworca tunelem. W tym tunelu zostaną wybudowane windy, zostaną wybudowane schody ruchome, tak żeby każdy pasażer, również ten ograniczonej mobilności, mógł się na perony dostać. Na peronach będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli wyświetlacze z informacjami na bieżąco o ruchu pociągów. Oczywiście elementy małej architektury, takie jak ławki do odpoczynku, tak żeby wszystko to, czego potrzebują pasażerowie, na tych peronach się znalazło. Ale przebudowa stacji Białystok to są też duże zmiany w układzie torów. To są też nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To jest poprawienie możliwości prowadzenia ruchu pociągów na stacji. Tutaj perony akurat to jest taki mały wycinek dużej inwestycji za ponad 3 miliardy złotych, która odbywa się między Czyżewem a Białymstokiem. Modernizujemy 70 km torów, 12 przystanków kolejowych, 6 stacji, więc to, co podróżni najczęściej tutaj widzą na peronach, jest tylko takim pewnym ułamkiem. Prace zaplanowane są do 2023 roku. Będą prowadzone etapami. W tej chwili na stacji w Białymstoku zdemontowaliśmy, można powiedzieć, 2,5 peronu. Natomiast z tych pozostałych krawędzi peronowych normalnie odjeżdżają pociągi, więc ruch na stacji jest zachowany i tak będzie przez całą modernizację. Kiedy zbudujemy już nowe perony, przejdziemy na nie z ruchem pociągów, natomiast będziemy demontować stare perony na drugiej części stacji i tam prowadzić pracę, więc te prace etapami będą w ten sposób się posuwać i ich zakończenie jest planowane na 2023 rok.